Lata 60., tak, dominujący temat w tym roku. To jakiś przypadkowy wybór, czy jak to się stało? To znaczy się przez 12 czy tam 13 lat już żeśmy tyle różnego rodzaju piosenek wyśpiewali, że w ubiegłym roku były właśnie lata 20, lata 30, w tym roku przeszliśmy do lat 60. W przyszłym roku mnie się osobiście marzy piosenka żołnierska, bardzo bym chciała, żeby był taki festiwal, jak kiedyś były w Kołobrzegu, być może uda nam się coś takiego zrobić. Jest to jedno z naszych takich sztandarowych wyjazdów, szkoleń, działań. Po prostu w ubiegłym roku występowaliśmy również w Rzeszowie na zakończenie naszego projektu. Między innymi występowaliśmy na Rynku Rzeszowskim podczas Świątecznego Miasteczka. Więc są takie dla nas duże wydarzenia. Cieszymy się, że i miasto, i władze zauważają nas, zapraszają nas. Dzisiaj nie ma jednej z naszych koleżanek, ponieważ reprezentuje nas na festiwalu w Grudziądzu. I myślę, że to są takie, no, bardzo ważne dla nas wydarzenia. Małgosia w ubiegłym roku śpiewała podczas gali rozdawania lodołamacze dla osób niepełnosprawnych. Więc no, cieszymy się, że spośród tak różnych niepełnosprawności chcą nas, żebyśmy to właśnie my zaśpiewali dla publiczności z zewnątrz. Dlatego staramy się, żeby to nie zostało w jakiś sposób przerwane, ponieważ raz chyba w jednego roku nie mieliśmy warsztatów, jednak to coś tam zanika. Jeżeli jesteśmy sobą co roku podnosimy sobie ten poziom. Jeżeli jest przerwa, trzeba później do tego wrócić, trzeba na nowo coś tam doszlifować. Natomiast no, co roku staramy się to robić, żeby to było, żeby później gdzieś wystąpić, pokazać się. Chyba nie było jeszcze takiego koncertu. Nieraz za 15:07 my tam denerwujemy się, matko, mało ludzi na sali, a nagle odsuwa się kurtyna i ten teatrzyk pęka w szwach, publiczność siedzi jeszcze na balkonach i naprawdę przyjmują nas bardzo ciepło. W ubiegłym roku też byliśmy tutaj dosyć późno i nawet jak dzwoniłam do Domu Kultury, czy będzie wolny termin na nasz koncert, to pan dyrektor do mnie mówi: Boże, dobrze pani zadzwoniła, bo tu się już w Choryńcu ludzie pytają, kiedy przyjdziecie. Wasz koncert już jest tak wpisany w kalendarz imprez kulturalnych w Choryńcu, że my tu czekamy na was. Atmosfera jest bardzo przyjemna, sprzyja, myślę, takiemu twórczemu śpiewaniu. No, generalnie warsztaty są na pewno bardzo pomocne w tym, żeby rozwijać się i doskonalić swój warsztat. No, oprócz oczywiście prób jest też czas wolny, kiedy możemy po prostu spotkać się, wymienić wrażeniami, porozmawiać o tym, co było i co nas jeszcze czeka. No i generalnie po prostu pobyć razem. Ja ostatni raz byłem tu w 2013 roku. W 2014 nie mieliśmy warsztatów, w 2015 mnie nie było. Kiedy zestawię to sobie z tym, jak to było, kiedy zaczynaliśmy w roku 2005, wtedy była taka spontaniczność, żywiołowość. Wtedy ten program był taki mocno nieskonsolidowany. Było wielu ludzi też, których tutaj w tej chwili nie ma, zastąpili ich nowi i na pewno tych, którzy tutaj byli też i mieli spory wkład wcześniej w te nasze koncerty galowe, zawsze się tutaj też wspomina. No poza tym co, nawiązały się pewne znajomości, dzięki czemu też te warsztaty tak zbliżają. Na pewno kiedy przyjeżdżałem tutaj pierwszy raz, no to była to dla mnie pewnie też wielka niewiadoma, co tutaj w ogóle może się wydarzyć. A teraz jest zupełnie inaczej. Jest co roku fajniej, jest coraz lepiej, coraz więcej nauki można wynieść z tych warsztatów. Bardzo dużo doświadczeń, dużo nowych, fajnych ludzi można poznać. W tym roku będę śpiewać tańczące Eurydyki i Gdy mi Ciebie zabraknie. Jest jakiś repertuar, z którym jakoś taki, który no, lubisz i czujesz się w tym lubię, dobrze? Lubię, na tym repertuarze się wychowałam tak naprawdę, bo uwielbiam piosenki z lat 50., 60., 70. i tak dalej. Lubię tak ogólnie muzykę polską, rozrywkową właśnie z tego okresu, lata 80., także lubię.
Dobrze. Wiem, że te warsztaty czasami stają pod znakiem zapytania. Oczywiście chodzi o pieniążki. W tym roku bardzo fajnie, że to się udało. A powiedz mi, jak to jest? To jest takie wydarzenie, na które jakoś tak czekacie? Wy, stali uczestnicy przynajmniej? Tak, jak najbardziej czekamy, dopytujemy zawsze, zanim będą warsztaty. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy będą, to oczywiście dzwonimy, pytamy, czekamy na jakiekolwiek informacje, na jakikolwiek znak. Czy pani, pod okiem której trenujecie, jest surową nauczycielką? Jak te treningi wyglądają, te warsztaty? Nie, nie jest surową. Jest bardzo fajną nauczycielką, taką, która po prostu potrafi w taki normalny, prosty sposób wytłumaczyć, no, jak mamy po prostu korzystać z tego, czego się uczymy tutaj. No właśnie, a gdzie to potem jeszcze idzie w świat, że tak powiem? Gdzie jeszcze potem ty na przykład te swoje umiejętności muzyczne wykorzystujesz? To zależy. Tam, gdzie mnie zapraszają, tam jadę i śpiewam. Dzieło to trwa już 13 lat, a wszystko jest zasługą właściwie Małgorzaty Musiałek i jeszcze Agnieszki Iwaniuk, śpiewającej księgowej ze Związku, z Polskiego Związku Niewidomych. Są to dziewczyny, które kiedyś, dawno temu, no właśnie to się nie mówi, że to było tak dawno, ale śpiewały u mnie w zespole i ponieważ ta nasza współpraca trwała cały czas, to jeszcze zanim w ogóle dziewczyny weszły na jakieś stanowiska w PZN-ie, a były tylko, Gosia przede wszystkim była w związku jako normalny członek, to właśnie postanowiłyśmy nawiązać współpracę i zdobyć wszelkie fundusze, jakie się tylko uda na to, żeby właśnie coś takiego stworzyć, żeby młodzież, żeby osoby, które właśnie też chcą śpiewać, chcą się pokazać, chcą zaistnieć, mogły przyjeżdżać właśnie w jedno miejsce i działać z nami. Osoby, które znam, to już im proponuję piosenki. Mniej więcej mówią, żeby dzwonimy, rozmawiamy mailowo, przekazujemy sobie repertuar. Ja rzucam kilka haseł, oni sobie sprawdzają, czy im to pasuje, czy nie. I ewentualnie ja potem z tego, co odsyłają mi, że to by mogli, to by im się podoba, to by chcieli, to jakby tworzę koncepcję danego koncertu. Ja jestem przeszczęśliwa, że wyszło, że się udało. Ze mnie schodzi adrenalina, ja po prostu mogę swobodnie odetchnąć. Bo właśnie w ogóle było tak, że poszła nam genialnie próba. I ja mówię, Jezu, bo zawsze było tak, że próba nam się nie za bardzo udawała. A dzisiaj wyszło rewelacyjnie wszystko. Ja mówię, zaczynam się bać, bo mówię, zawsze tak jest, że jak dobrze wychodzi próba, to koncert może mieć różnego rodzaju niespodzianki. I przez to miałam jakby podwójny stres. Ale udało się, wyszło na miarę wszystkich możliwości. Pewno, że to niektórzy mieli tremę troszeczkę, która ich nie zmobilizowała do końca, tylko właśnie, że ten strach spowodował, że nie tak do końca wykonali te utwory, jak mogli, jak potrafili to zrobić, jak zaśpiewali dzisiaj na próbie, ale generalnie można powiedzieć, że wszystko się udało. A ja jestem przeszczęśliwa po prostu, że mogę być z nimi i że jestem tutaj ten 12 raz w Choryńcu, bo raz mieliśmy w innej miejscowości warsztaty, ale to były pierwsze i to takie jeszcze były takie warsztaty, które po prostu powodowały, że sprawdzałyśmy, czy ta idea będzie miała dobre przesłanie i czy chwyci. Zeszłoroczne, miny mroczne, takich
czajniku i jedna nich demolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich bal i ubaw ani lala, ani buba i tp i tp i tp mi się wydaje, że na terenie województwa chyba nie ma lepszego miejsca. W tym momencie jest to małe miejsce, jako miejscowość, a coś to znaczy dla tych ludzi, dla kuracjuszy, taki występ jak dzisiaj. Byliście Państwo świadkami. W każdym człowieku jest jakiś talent, czy to jest sprawny, czy niepełnosprawny, trzeba go umieć wydobyć, oszlifować i tyle. W tym okular znajdzie młot, przemarznięte dłonie drżą. Zawsze z nami pani Ewa Jaworska-Pawełek, instruktor wokalu i choreografii z klubu tańcowego w Rzeszowie. A pomagały jej Ola Stawarz, która jest jedną z wokalistek jednego z zespołów przy klubie garnizonowym, Agnieszka Iwanikula, na co dzień księgowa, a emerytowana solistka od pani Ewy, moja skromna osoba Małgorzata Musiałek. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo gorąco dziękujemy za miły nas. W jaki sposób nie wyrazić tego podziwu dla tych, którzy brali udział, dla tej kadry, która po prostu to organizuje. Jakoś jeszcze nam się udaje, proszę Państwa. Dobrze, że jest taki napływ bezpośrednich decydentów, czy ludzi, którzy mają na to wpływ, bo mam nadzieję, że to nie będzie ostatni koncert, bo ten to już tak naprawdę był organizowany rzutem na taśmę. No, także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, wszystkim, którzy przychodzą, wspaniała publiczność i bawmy się za rok również świetnie. Dziękuję bardzo.